Poziom trudności aktualnych gier spadł na łeb na szyję. Jasne, mamy gry od From Software, mamy Nioh, ale są to jedynie wyjątki potwierdzające regułę. Gra ma być przystępna dla jak największej liczby graczy, a co za tym idzie, dobrze się sprzedać. Kto kupi grę, w której ciągle się ginie? Okej, pomijam fanów gier Souls-like. Dzisiejsze tytuły mają stanowić płynną rozrywkę dla każdego. Owszem, gry mają parę poziomów trudności, jednak nie ma się co oszukiwać. Dziś poziom hard to kiedyś normal i ta tendencja się pogłębia. Zebrałem 10 gier, w które grałem i które były w mojej opinii trudne. Niezależnie od poziomu trudności. Podajcie, jakie są wasze typy najtrudniejszych gier, w jakie graliście. Tylko nie piszcie Souls-like'ów, bo to takie klisze. Ninja Gaiden 2. Z Ninja Gaiden zetknąłem się na Xbox 360. Skusił mnie legendarny poziom trudności, z którym postanowiłem się spróbować. Grałem wcześniej w Ninja Gaiden 3 i było... no nie było ciężko, więc wyszedłem z założenia, że i tym razem dam radę, bo ze mnie taki właśnie wirażka. Początkowo gra daje fory, zabijanie kolejnych przeciwników jest płynne i nie sprawia trudności. Krew sika strumieniami, a my radośnie tniemy na lewo i prawo. Pierwszy chapter, gdy latamy po japońskiej wiosce, a potem po futurystycznym mieście, wciąga się nosem. Nawet końcowy boss jest taki sobie. Pewny w swe nieliche umiejętności, obserwując krwawy balet Ryo Hayabuzy, rozpoczynam drugi chapter i dochodzę do drugiego bossa. Akcja dzieje się w płonącym budynku i tutaj zaczęła się droga przez mękę. Pokonanie go zajęło mi długie godziny i kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt podejść. Potem jest coraz ciężej. Zatrzymałem się chyba na czwartym chapterze i od lat już przestałem w to grać. Gra jest wściekle trudna. Podobno są mistrzowie, co przechodzą ją na najwyższym poziomie trudności bez ani jednego trafienia. Niestety to nie dla mnie. Ssając kciuka odpaliłem Little Big Planet, a Ninja Gaiden pozostał nadal niepokonany. Ikaruga. Strzelanka na leciwego Dreamcasta była jedną z najciekawiej zaprojektowanych arcade shooterów, w jakie grałem. Wszystko rozbijało się o moce stateczku, który mógł zmieniać kolor, mógł być czerwony albo niebieski. W takich też kolorach przeciwnicy strzelali. Teraz, jak stateczek był czerwony, to czerwone kule nic mu nie robiły, ale ulegał zniszczeniu od niebieskiej i vice versa. Pomysł wymagał nie tylko celnego niszczenia całych chmar stateczków, ale umiejętnego zmieniania koloru statku, aby ujść z życiem. I choć pomysł wydawałoby się, że daje sporo przewagi, to twórca gry, Treasure, zamieścił takie chmary stateczków i kul, że ciężko ogarnąć to wszystko naraz. Gra wymaga spostrzegawczości, refleksu i ponadludzkiej precyzji w omijaniu całego barachła, które na nas leci. Niemniej, to nadal fajna strzelaninka, tylko bardzo wymagająca. Są na świecie mistrzowie, którzy kończą Ikarugę w 25 minut na najwyższym poziomie trudności i z najwyższą oceną poziomu. Brawo! Ja jednak chyba wolę mieć życie i rodzinę. No ale, każdemu jego porno. Discworld. Niepozorna przygodówka point and click od Perfect Ten Production to przykład gry, której okiełznanie bez opisu jest w zasadzie niemożliwe lub wymaga nadludzkiej cierpliwości. Pamiętam na początku demo gry z jedną planszą, które już wtedy mi sprawiało trudność, ale dawało sporo satysfakcji z ukończenia. Pomyślałem, że i z całą grą dam radę. Czytałem książki Pratchetta, byłem obeznany z uniwersum. Zasiadłem do Discworlda i jak się okazało, byłem przygotowany na to jak popek na walkę z pudzianem. Bardzo szybko zostałem poskromiony przez absurdalnie wysoki poziom trudności. Problemem Discworlda jest to, że oferuje gigantyczną ilość przedmiotów, jeszcze większą ilość lokacji dostępnych od samego początku. Szaleńcze próbowanie wszystkiego na wszystkim bardzo szybko frustruje i doprowadza do szału. Wtedy to wybatożeni przez Discworlda pokornie sięgamy po opis i odnajdujemy tam rozwiązania, na które byś nigdy nie wpadł. Niektóre zagadki są całkowicie absurdalne, ale mają swoje odniesienia w prozie Pratchetta. Bez znajomości książek można zapomnieć o ukończeniu tej gry. Ze znajomością książek również można zapomnieć. Bez opisu to gra na całe lata. Gdy zmoczony budzisz się w środku nocy z rewelacyjnym pomysłem spróbowania jednego przedmiotu na drugim, bo to może przynieść jakiś efekt, odpalasz grę i okazuje się, że pomysł był całkowicie nietrafiony i jesteś smutny. A przecież to taka wesoła gra. Donkey Kong. Choć wydaje się to śmieszne, jest to jedna z najtrudniejszych gier na świecie. Mało komu udaje się dotrzeć do trzeciego etapu. Sam chyba widziałem go na własne oczy raz.
Choć zadanie jest proste, trzeba jedynie dotrzeć do księżniczki i unikać zrzucanych przez małpę beczek, bardzo szybko okazuje się, że zadanie jest trudniejsze niż na to wygląda. Beczki spadają bez ładu i składu, często giniemy na drabinie bądź wskutek źle wykonanego skoku. Jeśli chcecie poznać, ile trzeba poświęcić, aby zostać w tej grze mistrzem, polecam film dokumentalny The King of Kong – Fistful of Quarters, gdzie Steve Wiebe postanawia zacząć od zera i zostać mistrzem Donkey Konga i pokonać legendarnego mistrza arcade Billy Mitchella. Jest to ten typ gry, gdzie co do piksela ogarniasz skoki, zapamiętujesz schemat zrzucanych beczek i ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz po 8 godzin na dzień. Każdy, kto doszedł do planszy z błędem w Donkey Kong, ma moje dozgonne uszanowanie. Cyber War. Cyber War to kontynuacja dość popularnego filmu Kosiarz Umysłów, który pokazał, jak by mogła wyglądać wirtualna rzeczywistość. Po sukcesie filmu i umiarkowanym sukcesie części pierwszej gry, twórcy SCI postanowiło zaprzęgnąć do pracy najpotężniejsze komputery Silicon Graphics, aby dać nam grę o niespotykanej jakości. Więcej w grze oglądamy niż gramy, a gdy gramy, to ledwie parę sekund, bo zaraz nasza postać ginie. Wymagania gry są absurdalne, często mamy ułamek sekundy, aby zareagować. Często nie do końca wiemy, kiedy zareagować, bo kiedy zaczyna się gra, a kończy film. Plansze są losowo wybierane, więc niezbyt wiadomo, na co trafimy. Masz jedynie 3 życia, aby ukończyć grę. A wierz mi, że minie kupa czasu, zanim ci się to uda. Sam nie doszedłem nawet do drugiej płyty z 3. Wykonanie gry było na 5 z plusem, ale sama mechanika... biedna jak te fabuła Teletubisiów. Ale nie przeszkodziło to Cyber War stać się jedną z najtrudniejszych gier, w jakie grałem. Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Seria Goblins od Cocktail Vision nigdy nie była prosta, ale zagadki były sprytnie pomyślane i logiczne. Po sukcesie 3 części postanowiono stworzyć Woodruffa, który miał być duchowym spadkobiercą sympatycznych goblinów. Woodruff jednak miał być bardziej poważną grą i zarazem trudniejszą, ale to, co gracze dostali, było poziomem trudności pociągniętym do granic absurdu. Mniejszym problemem była spora liczba plansz dostępnych od samego początku. To jeszcze dało się przeżyć, szaleńczo próbując wszystkiego na wszystkim. Problemy zaczynają się, gdy potrzebujemy obudzić specjalną radę bazuki. Każdego z członków budzą specjalne święte sylaby, które są wymyślonym językiem dla potrzeb gry. Tutaj dochodzimy do wielkiej pionowej ściany, w którą będziemy walić głową długo i systematycznie. Zrozumienie i rozwiązanie tych zagadek bez opisu jest absurdalnie trudne. Nie pomaga też dostęp do 40 plansz, po których przemierzamy żółwim tempem. Radosne próbowanie wszystkiego na wszystkim przez goblinów zostało zastąpione frustracją i nudą. Szkoda, bo był potencjał. Cybernoid. Ta mało znana gra na Commodore C64 była jednym z moich nemezis. Cel był prosty. Stateczkiem trzeba było przejść jedną ekranową planszę, po której następowała kolejna. Problem był taki, że twórcy umieścili różne przeszkadzajki, a to strzelające stateczki czy stacjonarne jakieś dziwa. Gra szybko zamieniała się w walkę z własną słabością. Precyzja w przechodzeniu poziomów była kluczem. Poznanie na pamięć kolejnych plansz dawało efekty do momentu, aż doszedłeś do nowej mapki, której nie znałeś. Co z tego, że grę możesz przejść w 10 minut, skoro aby tego dokonać, trzeba było ćwiczyć miesiącami. Sam dochodziłem do 5-6 planszy. Dziś Cybernoid w mojej pamięci został jako gra, której wymogi były absurdalnie wysokie. Ale co ciekawe, ta gra nie frustrowała, tylko zachęcała do kolejnego powtarzania poziomu i uczenia się na pamięć zachowań przeciwników. Screamer 2. Nie jestem biegły w wyścigach. Co prawda wolę arcade'owe ścigałki niż super realistyczne symulatory, a i tak niezbyt sobie radzę w wirtualnych samochodach. Jedną z moich ulubionych gier tego typu był Screamer, stworzony przez studio Graffiti. Arcade'owa do bólu ścigałka z fajnie wchodzącymi w zakręty samochodami. To też gdy przyszła część druga, rzuciłem się na nią jak grubas na promocyjne kiełbachy. Problem ze Screamerem 2 był taki, że nie wybaczał błędów. W większości gier wyścigowych, nawet będąc na ostatniej pozycji, masz jakieś realne szanse, aby zdobyć wyższą niż ostatnia lokatę. Ale nie tutaj. W
przypadku wyprzedzenia przez oponentów już nigdy ich nie dogonisz. Jeśli nie jesteś pierwszy od początku wyścigu, nigdy nie wygrasz. Samochody sterowane przez komputer mkną jak po sznurku, nie popełniają błędów i na pewno nie będą na ciebie czekać. Cieniasie. Także najczęściej wyścig kończysz na ostatnim miejscu, a jak się bardzo postarasz i zepniesz poślady, to będziesz przedostatni. Szkoda, bo Screamer miał super grafikę, fajny arcade'owy model jazdy i przyjemny gameplay. Rig Dangerous. Tak, Rig to jedna z najlepszych gier na C64 i całkiem przyjemna w odbiorze. Pod warunkiem, że wiedziałeś co robić. Jeśli nie miałeś pojęcia, intensywność zgonów była większa niż w Soulsach. To gra, którą poznawało się metodą prób i błędów. Niektóre zagadki były perfidne, na przykład to, co zwykle zabijało, czasami nie zabijało, tylko otwierało drogę dalej. Na gracza czekały pojawiające się znikąd pale, przepaście, zwierzaki, ludzie, kamienie, głazy i inne potworności, które tylko czyhały, aby odebrać ci drogocenne życie. Sam potrafiłem przejść Rika na jednym życiu, jednak doskonale wiedziałem co robię. Jednak jak wysoki poziom trudności prezentuje gra, zrozumiałem, gdy zagrałem wersję amigową, która miała dodatkowe poziomy, których nie znałem. Zgony sypały się jak gruszki do fartuszka, a frustracja rosła. Warto wspomnieć o drugiej części Rika, który jest jeszcze trudniejszy, ale sprawiający zarazem większą frajdę. Azrael Tyr. Święty Graal gier trudnych. Dosłownie i w przenośni. W tym tytule wcielamy się w specjalnego robota, który poszukuje Graala w podziemiach gdzieś w Szkocji. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek templariuszy i walce z napotkanymi przeciwnikami. Już sam interfejs gry sprawia problemy. Gra jest tak kiepsko zoptymalizowana, że nawet na dzisiejszych procesorach działa w 15-20 klatkach. Jedynym logicznym wyjściem jest granie w niskiej rozdzielczości, ale wtedy nic nie widać. Właściwie w wysokiej rozdzielczości też nic nie widać. Zagadki są wściekle trudne, jakby sam Templariusz, niewidzialny Templariusz, co ma moc celtycką, je wymyślał. Walka jest problematyczna, a uruchamianie niektórych mechanizmów woła o pomstę do nieba. To jedna z najtrudniejszych gier przygodowych, jakie powstały. Sam jej nigdy nie skończyłem, nawet z opisem. Zabrakło mi odwagi, cierpliwości i silnej woli.